Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki. Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza. Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic. Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Robert Jakubowski, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego. Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa. Szanowni Państwo, Ukraina walczy o swoją wolność i o swoje prawo do wolności. Walczy z Federacją Rosyjską, która ma szalone imperialistyczne apetyty. Nazwijcie to po imieniu. Rosja stanie wojny z Ukrainą. Każdy z nas może wpłynąć na to, by ofiar było mniej. Po co nam głos, skoro boimy się go użyć do zniszczenia zła i zmniejszenia cierpienia niewinnych ludzi? Tymi słowami do wspólnego apelu artystów i twórców ukraińskich dołączył jeszcze w lutym Nariman Aliyev, reżyser i scenarzysta pochodzenia krymsko-tatarskiego. Również i my, twórcy, animatorzy i badacze kultury związani z Łodzią, nie możemy i nie chcemy milczeć. Za naszą wschodnią granicą agresor prowadzi działania noszące znamiona ludobójstwa. Niszczy całe miasta, ostrzeliwuje szpitale. Jego ofiarami padają cywile, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze, chore. Równocześnie na terenie Polski schronienia szukają uchodźcy, nasi sąsiedzi. Dziś ich liczba przekracza 2 miliony. Dziennie do granicy dociera nawet ponad 30 tysięcy osób szukających ratunku. Ukraina broni się przy bezprecedensowej pomocy państw wolnego świata już prawie miesiąc. A symbolem tego oporu staje się prezydent Wołodymyr Zeleński. W tym czasie społeczeństwo polskie zdaje egzamin z Solidarności. Polacy organizują się sami, aby nieść pomoc swoim sąsiadom na granicy, w polskich miastach i miasteczkach oraz w miastach w Ukrainie. Wobec niesłychanego i potwornego zła wyzwolone zostały nieoglądane nigdy wcześniej pokłady współczucia i życzliwości, wsparte wolą działania. Wszystko to zasługuje na najwyższy szacunek. Wiemy jednak, że ten wielki zryw wymaga wsparcia, które wykracza poza możliwości nawet najlepiej zorganizowanego i działającego społeczeństwa obywatelskiego, jednostek i organizacji pozarządowych. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybszą współpracę i kompleksowe działanie, które podtrzyma trwanie dobra i nadziei, które zostały wyzwolone. O przygotowanie rozwiązań, które w pierwszej kolejności umożliwią przetransportowanie z nadgranicy tysięcy uchodźców. O stworzenie dla nich tymczasowej bazy noclegowej. O otoczenie ich opieką już na miejscu. Oraz o zorganizowanie systemu dalszej relokacji dla tych, którzy będą tego chcieli. Wiemy, że to tylko początek tego, co musimy zrobić, by zapobiec klęsce humanitarnej. Na wszelkie inne działania już na miejscu, w polskich miastach, będzie jeszcze czas. Aby się to stało? Potrzebna jest Państwa współpraca i solidarne działanie na wielu płaszczyznach. Konieczne są fundusze rządowe i unijne, dzięki którym wszystko, co trzeba zrobić, zrobione będzie płynnie i szybko. Potrzeba współpracy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej. Oraz zaangażowania samorządów, na przykład współpracy z miastami partnerskimi, aby relokacja odbywała się w sposób skoordynowany i zgodny. Naszą domeną jest działalność kulturalna. Z tej perspektywy mówiliśmy do tej pory o kwestiach migracji. Nie chcemy więc decydować o konkretnych rozwiązaniach. Domyślamy się, że dość łatwo można zamienić większe i mniejsze ośrodki sportowe na tymczasową bazę noclegową, tak jak stało się w Gdańsku, albo w portugalskim mieście Leiria. Podejrzewamy, że możliwe jest również stworzenie funduszu, który pozwoli sfinansować kursy autokarów w kierunku granicy, aby czekających tam wiele dni ludzi jak najszybciej przewieźć do największych aglomeracji. Konwoje złożone z ochotników czy ludzi dobrej woli oraz aktywność pojedynczych osób nie wystarczają. W obliczu rosnących cen paliw i trwającej inflacji ich aktywność będzie zapewne maleć. Wiadomo, że to samorządy poniosą największe koszty pomocy uchodźcom. To lokalne społeczności i instytucje będą następnie odpowiadać za zaoferowanie im perspektywy normalności. Za zgodne współżycie Polaków i Ukraińców, za rozwiązywanie ewentualnych problemów. I samorządy temu podołają, jeśli znajdą oparcie w rządzie i jeśli zadbamy o europejską solidarność. Niech polskie miasta i miasteczka staną się gościnnym domem dla naszych sąsiadów, przyjaciół, sióstr i braci. Dlatego
Apelujemy o niezwłoczne działania. To dziejowy moment. Wierzymy w Państwa doświadczenie. Wolę współpracy. Zdolność odnajdywania najprostszych, najefektowniejszych, transparentnych rozwiązań. Wierzymy, że wkrótce wolna Ukraina formalnie dołączy do rodziny europejskich państw. Jej społeczeństwo po raz kolejny dowodzi, że duchowo, tożsamościowo i kulturowo już się tu znajduje.